Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku wracamy do dalekiej przeszłości Sezon 2015-16 Pierwsza kolekcja wtedy Champions League od Topsa Mamy tutaj małą puszkę, czyli powrót do przeszłości 7 lat wstecz, cofamy się i mamy w środku w tej puszce 36 kart Można trafić brązową, srebrną lub złotą kartę limitowaną Cena wtedy za taką puszkę to 25 zł. Ściągamy folię i zaraz zobaczymy, jaka limitka była w małych puszkach i jaką trafiamy. Messi był. Niestety wpada ten najsłabszy kolor, czyli brązowy. Tak wyglądała pierwsza limitka od Topsa z Champions League. Jest to polska wersja. Mamy na dole napisy po polsku: obrona, atak. W sumie było sześć różnych wersji językowych. No i patrzymy, co za Messi mamy. Czyli brązowa limitka Messiego, mamy do tego kodzik. I jeżeli chodzi o pozostałe karty, to Buffon, Kapitan Juventusu. Następnie Garaj z Zenitu. Simon Gent z, B z Belgii, następnie Rejcancjew, Zenit Neto, również Zenit. Gent Nielsen, Jusupow Zenit, czyli jak widzicie głównie. Dwie ekipy na razie wpadały Zenit i Gent. Tak to niestety bywało w tej kolekcji, że takimi falami wpadały zespoły. Niektórych w ogóle nie było. Niektóre wpadały zespoły po kilkanaście kart. Także jedziemy dalej. Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Kapitan, Szatow, ponownie Zenit, Poletanowicz z Gentu, Smolnikow, Zenit i mamy nową drużynę. Benfica Luizao kapitan. Ponownie Zenit Fajzulin z Gentu. Sels Zenit. Djuba z Arsenalu Arteta kapitan. John Terry kapitan. Chelsea. Aniukov Zenit. Kulibali. Gent. Rodic. Malmo. Dany kapitan. Zenitu Wicel również Zenit Johansson Gent Molins Malmo kapitan Manchesteru City Company bramkarz Zenitu Lodigin z Bayernu mamy Thiago Alcantare, Dynamo Zagrzeb Chodzic Sajew z Gentu no i karty specjalne Karta Gwiazda Alexis Sanchez z Arsenalu Dumbia gwiazda CSK Moskwa Zenitu gwiazda Hulk PSV Eindhoven mamy dwóch zawodników duet napastników De Jong i Narzing rzadka karta z Pucharem i zawodnik meczu Ezekiel Garaj Zenit czyli praktycznie Zenit tutaj miał mega dużo kart zaraz sprawdzimy ile dokładnie ale kilkanaście z tego co naliczyłem i ani jedna się nie powtórzyła, więc większość z zespołu byśmy mieli zebranego. No i Gent jako drugi zespół wpadał najczęściej. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 13, 14 kart, a chyba w całości było 18 na dwóch stronach, więc tylko cztery karty by brakowały z zenitu. Naprawdę trafy niesamowite, jeżeli chodzi o jedną drużynę. Ok, moi drodzy, tak to wyglądało w tej małej puszce kolekcjonera. Dajcie znać, jak Wam się podobała zawartość. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.